Cześć, witajcie w tym odcinku. Pokażę Wam rzeczy mojego psa, ale to będzie oddzielne filmiki, no bo nie dam rady nagrać wszystkich, no bo mam za dużo rzeczy. Zacznijmy od tej nowej. Taka kostka z Lolo Pets. Kosztowała ona, można powiedzieć, 8 zł, ale chyba to 7,80. Piesek. Tutaj napis. Takie łapki. 4 i tutaj 4. I jest z piszczałką. Tu ma takie powiedzieć nadzienie. No i to tylko tyle. Następnie mamy szczotkę dla krótkowłosych psów. Takie się zakłada. I jeszcze czepiska. Następnie dwa pojemniczki, ale ten mi się połamał. Ale jeszcze jakie takie dobre. Mam woreczek. Tutaj mam woreczki zapachowe. Widzicie? Takie zapachowe, ładne. Tu jest taki śmierć plastikiem. No, takie piesek i kosteczka. Następnie mamy dwie obruszki. Tutaj mamy na zatrzask. O. Tutaj mamy normalnie na takie te... Nie wiem, jak to nazwać. Następnie mamy jeszcze te woreczki zapachowe. Następnie tutaj jest bardziej ze smaczków, ale tutaj jest pudełko dla mojego pieska. To są takie smaczki. Następnie mój piesek ma takie pudełko. Następnie mój piesek ma taki szarpak duży. U was na ręcznie robi. I są białe i tak dalej. Uszyłam mu takiego duszka. Brzydko bardzo wygląda. Takiego duszka. Takie do szarpania. Ja tu miałam taką kosteczkę. Zapachową. Numer 3. I ona jest o 30% lżejsza od gumowej zabawki. Następnie mamy taką kosteczkę, która czyści ząbki. Następnie mamy taką piłeczkę. Następnie mam takie serduszko zrobione jeszcze przeze mnie. Następnie mam taką dużą obrożę z adresówką. Ale tutaj już jako podrośny piesek. Następnie mamy maty. Następnie szelki. Następnie mamy jeszcze taki jakby kong, ale to jest taka kula smakula. Pierwszy level. I miseczki. No i to tylko tyle na dzisiaj. I pa! A, i jeszcze czwornożny świat. Musisz mi napisać pod tym filmikiem województwo twoje, bo paczka już jest podpisana. No i ten. No i pa. Jakoś mi się udało wszystkie rzeczy. Pa!